Droga krzyżowa z prymasem tysiąclecia, rozważana w czasie pielgrzymki w obronie krzyża i wiary dnia 13 października 2012 roku. Autor Jantek Gall. Wprowadzenie. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, powiedział: Chrystus prowadził rzesze ludzkie do nieba przez krzyż i nasze cierpienie może niekiedy otworzyć niebo wielu ludziom. Krzyż jest dla współczesnego świata wyrzutem sumienia, bo przypomina wywyższenie poniżonego dziś człowieczeństwa. Dlatego obecnie jest tak odrzucany. Przeszkadzał. Dla jednych był znakiem hańby, dla innych zabobonem. Jeszcze inni traktowali go jako swojego wroga numer jeden na drodze do wprowadzenia powszechnej ateizacji. A dla mnie? Dla mnie czym jest krzyż? Czy tylko pustym znakiem, wyznaniem wiary, czy czymś więcej? Dla mnie jest bramą naszego zbawienia i dlatego nie pozwolę tej bramy sobie zabrać. Znikają symbole religijne z naszego otoczenia. Po cichu usuwa się krzyże i kapliczki przydrożne, gdy się nie upominamy. Pod topór pójdą następne krzyże. Krzyż na Giewoncie, krzyż na wieżach kościelnych, a może i całe kościoły. Krzyże cmentarne i w końcu będą chcieli wydrzeć i ten krzyż, który każdy z nas nosi w sercu. Stańmy, aby za przewodem prymasa tysiąclecia powiedzieć: dalej nie można, nie przejdzie. Od czasu wyroku Trybunału w Strasburgu w sprawie krzyża we włoskiej szkole minęło bez mała 3 lata. Mimo że wyrok został cofnięty, stworzony został precedens otwierający w Europie otwartą walkę z symbolami religijnymi, a w dalszej kolejności z wiarą i z ludźmi. Posypały się jak z rozwiązanego worka pozwy, nakazy, usunięcia i wewnętrzne rozporządzenia. W miejscowości Montegudo, Murcja w Hiszpanii, nad miastem góruje statua Chrystusa na podobieństwo tej z Rio de Janeiro. Od niedługo po pamiętanym procesie w Strasburgu do Trybunału wpłynął pozew w sprawie usunięcia tej figury. Inny przykład. Mer pewnego miasta we Francji wydał zarządzenie, że na cmentarzu z nagrobków mają zostać zlikwidowane krzyże. Powiecie zapewne, to gdzieś w Europie, to nie u nas. Zaraz, zaraz. Czy Polska nie leży w Europie? Czyżbyśmy nie byli członkami Unii? Czy europejskie prawodawstwo nas nie dotyczy? Dobrze, oto przykłady z naszego podwórka. Wyroki w sprawie krzyży na placach kościelnych w Nowej Hucie i w Skarżysku Kamiennej pod pretekstem samowoli budowlanej, monity w sprawie krzyży w Sejmie i w niektórych urzędach i wreszcie tu, bezpośrednio u nas, zdjęcie na plakacie zapowiadającym dzisiejszą pielgrzymkę. Zdjęcie już archiwalne, gdyż tego krzyża już tam nie ma. To krzyż na Rysach, najwyższej górze w Polsce. Bynajmniej nie jest tam on nowością, jak to usiłowano nam wmówić. Krzyż ten zajął miejsce poprzedniego, który został usunięty przez komunistów. Tak ten też podzielił jego los. Udało się cichcem usunąć, więc jest przyzwolenie społeczne na usuwanie następnych ze szczytów gór krzyży przydrożnych pod pozorem troski o bezpieczeństwo drogowe. Ciekawe, że niewielki krzyż stwarza większe zagrożenie niż olbrzymi billboard ograniczający widoczność bądź reklamowy telebim świecący po oczach kierowców. Po tych małych potyczkach przyjdzie kolej
na usuwanie krzyży z wież kościelnych, a może i całych kościołów. Przyjdzie kolej na krzyże na nagrobkach, wszak mogą urazić oczy niewierzących, pochowanych w sąsiedztwie. W końcu powiedzą: wy, katolicy, stanowicie mniejszość, więc nie afiszujcie się ze swoją wiarą. Czy jest jakiś ratunek? Tak, i to pewniejszym niż nam się wydaje. Tym ratunkiem jest modlitwa. Dziś przypada 95. rocznica cudu słońca w Fatimie. Ten znak został wymodlony ruszańcem. Czy nie jest to wskazówka dla nas? Jaki oręż mamy do dyspozycji? Krucjata różańcowa za ojczyznę. Kilka państw już doświadczyło jej cudownego działania. Dość wspomnieć Austrię czy Węgry. Teraz kolej na Polskę. Teraz kolej na nas. Ruszajmy w tę drogę krzyżową. Pamiętajmy, że ojczyzna potrzebuje naszej modlitwy. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Przyklęknijmy. Wielbimy Cię i błogosławimy, Chryste, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, powiedział: gdziekolwiek jesteśmy i jakikolwiek zajmujemy urząd czy stanowisko, zobowiązani jesteśmy do apostołowania i upominania się o prawa Chrystusa. Wszędzie mamy być apostołami. Jeśli go nie uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Czy Cezar był sojusznikiem Żydów, że na przyjaźń z nim się powoływali? Jego wyrok nie zapadnie po naszej myśli, wtedy nie jest naszym przyjacielem. No właśnie, czy przeciwnicy wiary są naszymi sojusznikami, abyśmy się mieli na nich powoływać? Mamy swój rozum, nie dajmy się manipulować opiniami naszych wrogów. Dziś stawia się przed nami wybór, jak Ongi Piłat pytał: kogo mam wam uwolnić? Tak dziś pozornie bezstronne media stawiają nam przed oczy pięknie wyglądające, ale nic nieznaczące lub wręcz zbrodnicze sugestie i przeciwstawiają jej sponiewieraną, pokorną wiarę Kościoła, zelżoną szyderstwami i fałszywymi oskarżeniami. Kogo wybierzemy? Przekupione pogonią za pieniądzem tłumy wybrały Barabasza. Czy potrafimy się przeciwstawić owczemu pędowi? Czy potrafimy wybrać Jezusa? Czy też jak Piłat po prostu umyjemy ręce, mówiąc, że my nic nie możemy i tak zrobią po swojemu? Oto człowiek. Może i dzisiaj warto o niego zawalczyć i nie poddając się presji, nie ulegając naciskom. Ojcze nasz. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. Przyklęknijmy. Wielbimy Cię i błogosławimy, Chryste, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, powiedział: nie chcę myśleć, że to był krzyż drzewa. Owszem, pomyślę, że to był krzyż, ciężar świata, ciężar człowieczeństwa, że to był i ten ciężar, który w pewnej cząstce na mnie spada, a więc mój krzyż i mój ciężar. Jestem odpowiedzialny za krzyż, za wiarę. Nikt za mnie mojego krzyża nie poniesie. Nikt za mnie mojej wiary bronić nie będzie. Przeciwnie, będą się natrząsać ze mnie w mediach, określą mnie mianem ciemnogrodu. Gdy to nie pomoże, spróbują środków przymusu. Wszystko po to, aby pokazać, że się wyrzekam krzyża. 11 października papież Benedykt XVI otworzył w Kościele katolickim rok wiary.
Otworzył go nie po to, abyśmy swoją wiarę chowali tylko dla siebie w zaciszu swoich domów, ale po to, abyśmy ten charyzmat na nowo rozpalili. Każdy z nas niech uniesie wysoko swój krzyż i niechaj się go nie wstydzi. Niech uniesie krzyż. Będzie naszym wyznaniem wiary. Przypomnijmy sobie słowa piosenki. Z trudnych dla wielu z nas czasów. Przed wiekami postawili go ojcowie, aby strzegł ziemi naszej przed wrogiem. Tyle, tyle, chociaż tyle czasu już minęło na tej ziemi, krzyż ten stoi i króluje między swymi. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak Polakiem. Nie ma dla nas innej alternatywy, niż odważnie nieść swój krzyż. Ojcze nasz, i któryś za nas cierpiał rany. Stacja trzecia. Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. Przyklęknijmy. Wielbimy Cię i błogosławimy Chryste, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, powiedział: Bóg tak w świecie działa, że im czasy są bardziej pyszne, butne, zrozumiałe i pewne siebie, tym pokorniejsze sługi światu posyła. Pokora aż do uderzenia czołem o ziemię. Czołem, bo ręce przywiązane do belki krzyża nie są w stanie podeprzeć upadającego ciała. Tak trudno nam pochylić głowę, tak trudno nastawić drugi policzek, a przecież jest napisane, wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Czy naprawdę nie potrzebujemy Jego łaski? Czy jesteśmy aż tak niezależni? Wystarczy niewielka klęska żywiołowa, wystarczy nieszczęście, śmierć czy choroba i już jak trwoga to do Boga. No cóż, ale uderzamy się w piersi i przyznajemy się przed sobą, że często jak już po trwodze, to zapominamy, jakie to gorliwe modlitwy wznosiliśmy w czasie zagrożenia. Dziś właśnie przybliża się takie zagrożenie, któremu nawet przy największym zadufaniu we własne siły nie jesteśmy w stanie stawić czoła. Tym zagrożeniem jest ateistyczna globalizacja. Zagrożenie nie tylko wyciąga ręce ku naszej ojczyźnie, ale pożera cały świat. Tylko głęboką wiarą i gorliwą modlitwą możemy wybłagać u Boga, który stworzył wszechświat, aby go obecnie naprawił. Ojcze nasz, i któryś za nas cierpiał rany. Stacja czwarta. Jezus spotyka matkę swoją. Przyklęknijmy. Wielbimy Cię i błogosławimy Chryste, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, powiedział: Idzie o to, abyśmy nie zasklepiali się w naszym ciasnym ja, lecz abyśmy wywlekli się z siebie i wyszli na spotkanie Boga, jak Syn poszedł na spotkanie woli Ojca, jak Maryja z Nazaretu poszła na spotkanie Syna Bożego, a więc w drogę. Matka zawsze przy dziecku, nieważne ile ma lat, nieważne czy akceptuje to, w co się wplątał, ważne, że zawsze chce pomóc, nawet tak jak tu, spojrzeniem i swoją obecnością. Rodzina to jedyna instytucja, która jest w stanie nam pomóc. Stąd ataki złego na katolicką rodzinę, stąd promowanie dewiacji i rozluźnienia moralnego. Wszystko po to, by zniszczyć rodzinę.
Jeśli zabraknie rodziny, któż nas wspomoże? Dzisiejszy świat próbuje wszelkimi sposobami podważyć rolę i autorytet matki. Lansowane są związki partnerskie, prawo do mordowania nienarodzonych, dewiacje seksualne. To nie tak. To nie jest zgodne z naturą. Za podobne występki miasta Sodoma i Gomora zostały zrównane z ziemią. Czy obecny świat nie wprasza się, aby to zjawisko powtórzyło się we większej skali? Idziemy tą pielgrzymką do matki Gaździny Podhala. Gdy już tam dojdziemy, przeprośmy matkę za grzechy przeciwko matczynej miłości. Przeprośmy ją, że tolerujemy w naszej ojczyźnie zjawiska społeczne niezgodne z naturą ludzką, że w pogoni za karierą zdarza się rezygnujemy z licznego potomstwa, a nawet w skrajnych przypadkach tolerujemy morderstwo nienarodzonego. Matko wychodząca naprzeciw umęczonego syna na drodze krzyżowej, wspierająca go swoją obecnością, wesprzyj i nas w nierównej walce ze złem. Ojcze nasz i któryś za nas cierpiał rany.